Nie wiem, to trochę się podziabał ten indyk, ale nie szkodzi. Na pierwszym roku się poznaliśmy i podjęliśmy decyzję, że za rok się pobieramy. Stworzenie rodziny to był mój priorytet, bo już mając 17 lat, ja byłam gotowa na zakładanie rodziny i na pewno wiedziałam, że chcę mieć dzieci i na pewno trójkę dzieci. Bo jeszcze mężczyzny nie było, a ja już swoje plany miałam. Przez 24 lata razem i zawsze jest dobrze i fajnie i wesoło. Zaufaj mi. Tak, zaufaj ci. Ach, powiedz, kochasz mnie. A jasne, po tylu latach. Tobie zawsze być chcę. Ja właściwie chyba od dziecka lubiłam śpiewać. Moja rodzina była taka bardzo rozśpiewana. Codziennie śpiewamy. Lubimy to robić po prostu. Robimy to z pasją i no i jednak ten głos to są mięśnie, co trzeba to ćwiczyć, no. Stojąc w kuchni, w salonie leżąc, zawsze było śpiewanie, więc dla mnie to całkowicie było normalne. Nienormalne to było dla moich rówieśników, którzy, prawda, w tak młodym wieku słuchają raczej zupełnie innej muzyki. Ludzie mają trochę takie wyobrażenie o nas kosmiczne właśnie, że nie wiem, w garniturach chodzimy do szkoły, a no my jesteśmy normalnymi ludźmi, a oprócz tego po prostu mamy pasję i śpiewamy. My z żoną odciągaliśmy ich od tego pomysłu i nie chcieliśmy, żeby śpiewali. My raczej chcieliśmy, żeby byli sportowcami. Od trzeciego roku życia tata zapisał mnie na karate. No, przyszedł taki moment, głos zaczął się zmieniać troszkę i jednak to śpiewanie wyparło to karate. Pstryk, że jednak będzie śpiewał. Przyszedł taki moment po mutacji, kiedy ten głos mój zrobił się już taki, jak powinien być. Uświadomiłem sobie, że kurczę, to chyba jest to, co chcę robić w życiu. Pierwsze występy rodzinne to, kurczę, nie wiem, 5 lat temu chyba, pierwszy koncert rodzinny. To tak spontanicznie jakoś wyszło. Ja robię, a mąż ocenia, czy dobrze zrobiłam. Szefem jest tata, ale wszyscy usilnie próbujemy go z tego stołka zrzucić, ale na razie nam nie wychodzi. Tu są cztery bardzo silne osobowości. Każdy z nas jest jakiś. To nie jest tak, że my jesteśmy tacy grzeczni, kochamy się tak wszyscy na co dzień. Nie, to są po prostu wojny w domu. Ja krzyczę na dzieci, oni krzyczą na mnie. Scena jest jakby tym miejscem, gdzie łączymy się wszyscy. To jest to, co wszyscy lubimy robić. Te relacje z rodziną, przez to, że mamy jakiś wspólny projekt, są specyficzne bardzo. Nie myśleliśmy w ogóle, że to się rozrośnie na taką skalę. No i myślę, że cieszymy się, że to tak fajnie się rozwija cały czas. Przed koncertem jest totalne napięcie. Wystarczy iskra i czasami jest po prostu burza. Po koncercie zawsze sobie wszystko omawiamy, to już jest ten taki najcudowniejszy moment. A potem na drugi dzień od rana jest znowu wojna. I tak, nie na dzień.